Witam w kolejnej odsłonie cyklu o kolekcji Subiektywnie, w której prezentujemy wybrane obrazy z naszej kolekcji, które nas inspirują, które lubimy. Dzisiaj wybrałam obraz Konstantego Mackiewicza zatytułowany Termitiera III. Istnieje wiele powodów, dla których wybrałam ten obraz. Po pierwsze, lubię zagadnienie miast przyszłości i wszelkie próby ich przedstawienia. Interesuję się urbanistyką i architekturą, dlatego zapoznając się z kolekcją galerii, właśnie ten trójwymiarowy kolaż przedstawiający miasto przyszłości przyciągnął moją uwagę. Uwielbiam także fantastykę, która dostarcza wiele wizji środowiska, w jakim będzie funkcjonował człowiek, może nawet już za kilkadziesiąt lat. Chociaż w większości są to wizje bardzo negatywne i przerażające. W przypadku Termitiery trudno stwierdzić jednoznacznie, czy jest to wizja pesymistyczna. Z jednej strony jest to obraz odhumanizowany, czyli całkowicie pozbawiony ludzi. Jednocześnie muszę nadmienić, że Konstanty Mackiewicz bardzo wierzył w rozwój techniki i w ztechnicyzowany świat. Fascynowały go maszyny, wszelkie konstrukcje techniczne, dlatego te elementy można oglądać w jego obrazach, również w Termitierze. I tym zagadnieniom poświęcił cały cykl zatytułowany Miasto. Termitiera charakteryzuje się bogatym detalem, więc wydawać by się mogło, że niewiele miejsca pozostaje na wyobraźnię, ale jest wręcz przeciwnie. Można prowadzić rozważania, jak w tej konkretnej wizji artysty ludzie żyją, jakie mają z sobą relacje, jaki ustrój polityczny w niej panuje, zwłaszcza że tego człowieka tutaj nie ma. Może to być świetny przyczynek do stworzenia całego uniwersum, a przynajmniej do dyskusji w zakresie futuryzmu. Jednocześnie Termitiera III jest bardzo różnorodna technicznie. Znaleźć można w niej wpływy kubizmu i oczywiście futuryzmu w części ukazującej centrum miasta. Widzimy tutaj duże zagęszczenie wysokich, zgeometryzowanych budynków z głównymi arteriami, po których poruszają się pojazdy przyszłości, ale także elementy o bardzo nieregularnej formie, jak rzeźba na pierwszym planie. Na obrazie odnajdziemy także elementy impresjonizmu. Należą do nich fragmenty obrazu stanowiące obrzeże miasta, gdzie widzimy tradycyjną, taką kamieniczną zabudowę, budynki kościołów i trochę zieleni. Ciekawe w tym obrazie właśnie jest to zestawienie bardzo nowoczesnego centrum miasta z tradycyjnymi obrzeżami, czyli mamy innowacyjność, przyszłość kontra tradycję, odwieczny dylemat i kolejne pole, duże pole do dyskusji. Ciekawym zabiegiem jest również właśnie ta trójwymiarowość, gdyż sprawia ona wrażenie, że centralna część miasta jest jakby dodana już na istniejącą tkankę tradycyjnej zabudowy. Kolejnym argumentem stojącym za sympatią do obrazu Konstantego Mackiewicza jest bardzo prozaiczny. Kojarzy mi się on z jedną z naszych nocy muzeów, podczas której opiekowałam się stanowiskiem z puzzlami malarskimi. Jednym z obrazów do ułożenia była właśnie Termitiera III, którą ludzie byli zachwyceni. Przeprowadziłam wtedy wiele interesujących rozmów, usłyszałam wiele ciekawych interpretacji oraz pomysłów dotyczących zarówno samego obrazu, jak i komfortu życia w przyszłości. I najzwyczajniej się cieszyłam się, że mogliśmy ten obraz pokazać oraz że ludzie tak żywo na niego zareagowali. Tak bardzo mi się podobał i mimo wielu atrakcji w różnych miejscach Łodzi chcieli jednak zatrzymać się i rozmawiać. Termitiera III jest w naszych zbiorach od 1990 roku i została przekazana z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi. Jednak nie jest to jedyny obraz Konstantego Mackiewicza, który pozostaje w naszej kolekcji. Mamy również m.in. dwa obrazy z innego słynnego cyklu Katedry. Sam artysta urodził się w 1894 koło Brześcia. Studiował w Odessie i w Pędzie oraz w Moskwie w pracowni Wasyla Kandyńskiego. Jednak swoje życie związał z Polską, gdzie osiadł na stałe w Łodzi. Tutaj mocno zaangażował się w teatr. Wykonywał scenografię dla Teatru Miejskiego, czyli dzisiejszego Teatru Jaracza, ale przede wszystkim malował zgodnie ze swoim mottem życiowym: żyć, widzieć, malować. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie internetowe z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.